Siemanko, jestem Lucek, a to jest mój poradnik odnośnie tego, jak zainstalować modyfikacje do Spin Tires wersji steamowskiej, pełnej wersji gry. Jest to bardzo łatwa sprawa. Po prostu pobieramy modyfikacje, jest to przeważnie w pliku zip albo jakimś tam innym. I możemy to sobie wypakować albo nie wypakowywać, nie ma takiej potrzeby. Następnie otwieramy folder z grą. U mnie jest to Steam, Steam Apps, Common, Spin Tires i mamy takie coś, tak? Ja sobie od razu polecam właściwie to zrobić, utworzyć sobie kopię tego pliku media, bo on nas w zasadzie tylko interesuje i wrzucić go na przykład do folderu backup, jak ja to tutaj sobie zrobiłem. No i jeśli to już zrobicie, to otwieracie sobie ten plik media zip i macie sobie tutaj takie foldery, one tam nas średnio i właściwie interesują. Następnie otwieramy plik z modyfikacją, w tym wypadku z kody Fabi, i przekopiowujemy wszystko tutaj. Tak, w takiej hierarchii plików, folderów, jak są osadzone w tym pliku modyfikacji. Zatwierdzamy na wszystkie, wszystko nam się tutaj nadpisuje, kopiuje. Nie? Myk. Doszło do końca. No i w zasadzie mamy już modyfikację wgraną. Nie na wszystkich mapach działają te mody, dlatego będziecie musieli sobie po prostu po kolei wszystkie te mapy jakby popróbować, zobaczyć, na których mapach się pojawi samochód, który chcecie sobie tam przetestować, nie wiem, pojeździć sobie nim albo coś. No a jeśli wam się znudzi ta modyfikacja, to wtedy wchodzicie do waszego folderu media, folderu backup, tam gdzie utworzyliście sobie kopię oryginalnego pliku media zip i wklejacie go tutaj i oczywiście zamieniacie na ten, no, ten zmodyfikowany plik na ten oryginalny, tak? Żeby przywrócić starą wersję gry. Aha, muszę zamknąć ten. Myk. Proszę bardzo. Tak. No i niestety na modyfikacjach nie da się grać multiplayer. Jest on wyłączony automatycznie, ale twórcy gry planują po prostu w przyszłości wprowadzić taką funkcję, gdzie będzie można grać na modach. Na obecną chwilę jest to, no, troszeczkę niemożliwe. Tutaj macie też napisane odnośnie tego, jak instalować modyfikacje Spin Tires. Tutaj chyba to się odnosi właśnie do oryginalnej wersji pełnej, tak? Nie chodzi mi o wersję demo, tutaj jest chyba do wersji demo. Tutaj można pobrać sobie wersję demo, ale tutaj jest odnośnie tego, jak instaluje się w wersji... tu jest Spin Tires 2014, a tu jest do Spin Tires chyba wcześniejszej wersji jakiejś tam. Akurat na tej stronie jest jakiś tam poradnik króciutki odnośnie tego, no ale po oglądnięciu tego filmu już chyba nikt z was nie będzie miał większych problemów, aby modyfikację zamontować i ją po prostu odinstalować z gry. Bardzo wam dziękuję, na razie, cześć.